Siemaneczko wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Assassin's Creed Brotherhood u mnie na kanale i lecimy dosłownie tam, gdzie skończyliśmy, na tej samej urwanej klatce z gry, ponieważ no, mamy tutaj przerwę między misjami. Ostatni odcinek troszeczkę się przedłużył, nie chcemy, żeby był jeszcze dłuższy, tak? Więc no cóż, przerwałem, można powiedzieć, misję w połowie, chociaż nie do końca, bo sama misja się przerwała. No i musimy odzyskać klucz do celi Kateryny Sforzy od Lucrecji, czyli siostry Cesare. No, oczywiście mamy nowego maila. Potem się tym zajmiemy. Tak, właśnie mówiłem, chyba między sekwencjami będziemy się przemieszczać, ponieważ to właśnie w momencie przejścia między sekwencjami pojawiają się nowe rzeczy do obgadania z towarzyszami w przyszłości, a raczej w teraźniejszości. I love you so. I want to sing it to the heaven. Please, you must whisper it only to yourself. If Cesare found out, who knows what he would do. Are you not... What was that? I'm late for rehearsal. Farewell, my love. Prawdziwy rycerz, Lucrezia, prawdziwy rycerz. I heard the entire exchange, mia signora, and can vouch for it. Good. Tell Cesare. We shall see how it feels when the shoe is on the other foot. Yes, signora. Okay. He loves me. He loves me not. He loves me. No tak, mam jakiegoś randomowego gościa, którego, który najwyraźniej kręci Lucrecja ku niezadowoleniu Cezare. Ezio Auditore da Firenze. Tak mnie nazywają. How nice to finally meet after hearing so much. A pity Cesare is no longer here. He would have enjoyed this. My fight ja cieszyłbym się bardziej. Free Caterina and I will stand down. Impossible. Then you leave me no choice. Guards! A Jezu. Why? Już. Ale co jest to z włókami tego gościa? Okej, wybaczcie przerwę, dla mnie dłuższą przerwę, ponieważ jak się okazuje, chowanie ozdób świątecznych nie może czekać. Jeszcze tylko kliknę sobie stoper, żeby leciał dalej. Dosłownie nie było mi ponad 15 minut. Okej, w każdym razie. Dobra. Zarąbani. Możesz dać mi po prostu klucz. Haha, gibki język. Rescuing princesses from castles now? If you know what I mean. Ha, tak, żeby nie było. Ta misja tam nazywa się tam Your Princessa is in another castle, nie? Czyli coś, wiecie, generalnie nawiązanie do Super Mario i legendarnego, wkurzającego tekstu wygłaszanego przez Toada na końcu w pierwszych chyba tam dwóch czy trzech zamków w oryginalnym Super Mario Bros. Czyli sorry Mario, Your Princess is in another castle. Chodź tu, kuźwa. I bet you think you're doing great things. Charging around, killing whomever you wish. No na pewno lepszej rzeczy niż ty, kiedy liczysz się ze swoim bratem. Co kto lubi. Do you know what became of the patsy once your hunt was finished? Your dear friend Lorenzo stripped them of everything and threw them into prison. Even those who played no part of the conspiracy. No cóż, pewności nigdy nie za wiele. Patsy to byli frajerami, tak więc no cóż. No. Powodzenia. Powodzenia, naprawdę, panowie. O Jezu Chryste, był jeszcze jeden. O Jezu. Kuźwa, wracaj tu, suko. O Jezu, obaliła się. Jezu, aż jej gacie postanowię, żeby wyszło. O co chodzi w ogóle? Tłumaczysz to sobie, czy mi, bo nie wiem. You ignored the consequences of your actions. Content to set events into motion, but unwilling to see them through. No tak, totalnie. Cała familia Pazzi pozbyła się w sumie całej familii Auditore, tak? Więc no myślę, że no, jesteśmy kwita generalnie. Jezu Chryste, kobieto, weź, że tutaj wróć. Wróć tu do mnie. Ezio... Naciśnij, aby ją powstrzymać. No a co kuźwa robię? Napierdałam w to kółko jak głupi. Piękny rzut na ziemię niczym futbolista. Cesare will finish what he started and bring peace to Italia. He kills for a higher purpose, unlike you.
Tak, tak, totalnie. Kiedy wbił i spalił moje miasto, to... Ignorant make easy targets. Whatever, my words are wasted here. Hipokryta. Jezu Chryste! Nie wyrywajże się, kobieto. W sumie czemu nie zabraliśmy jej po prostu klucza, albo nie pozbawiliśmy przytomności i nie zabraliśmy klucza, ewentualnie nie pozbawiliśmy przytomności i nie zabraliśmy tutaj. Salute, Lucrezia. How I've missed you. By a farty fottere, Troja! I kto to mówi? Always a pleasure. Bring her here, I'll take the key. Classy. Guards! Guards! Can you walk? No. I guess we are going out the front. Wiecie, żeby nie było, ja na przykład zostałbym ją w celi z jakimś facetem czy coś takiego, nie? Którego na przykład wcześniej dręczyła. Okej, teraz musimy spieprzać stąd z Kateryną na naszych muskularnych ramionach. O kuźwa, to strażnicy. Patnij się tu. Wait here. As if I have a choice. Oki. Droga oczyszczona. What are you doing, Ezio? Oczyszczam drogę ze strażników, żeby ci twoje ściszy twarzyczki nie pokieroszowali. Why save me, Ezio? With Forley taken, I am useless to you. No, jesteś moją przyjaciółką, slash może dziewczyną, nie jestem pewien. Randomowy strażnik sobie biegł. You have a family. It is not your family. That night at the villa, I had to ensure our allegiance to protect Forley. Do you understand, Ezio? E la politica. Of course. I knew it. Totalnie gość nie słyszy, że sobie gadamy tuż za jego plecami, nie? Leżeć. Co prawda moje ręce weszły gdzieś tam koło niego, ale na szczegóły. Wiecie, animacje na schodach zawsze dobre. O. Cześć. Dostał kutasa z noża, aż się poskładał. Nóż zabrany. Fajniutko. Zjęłam stąd Katarino. Katarina. Di Dei. Di Cesare. Chciałbyś może na to odpowiedzieć, Katarino? Ale nieważne, skoro to prywatne. Ponieważ ręka poszła gdzieś tam bokiem, ale no nieważne. Don't you dare. Wiesz, to jest skok wiary, Katarino? Robię to na okrągło. O kuźwa. Figlio di puttana. Never do that to me again. Oj tam. Jestem profesjonalistą, wiem jak to działa. Jezu, ile tych strażników tu jest. O co tu w ogóle chodzi? Wignoju. Ja byśmy w jakimś, nie wiem, forcie, czy zamku, czy coś takiego normalnie, nie? It seems to open from over there. Dobra, patrzę się tutaj za róg, żeby się ktoś na przykład nie wykrył. Kolega zostanie tutaj na straży. No sorry, nie będę nosił Katariny wszędzie za sobą, no to by trwało o wiele za długo. Dobra. Cichaj.
O Jezu. Tole strażnik. To był strażnik. Jezu, no dobra, zaraz wrócę, Gron. No, naprawdę, jeśli miałbym to przejść, to wszystko z nią na ramionach, nie korzystając z parkouru, to trwałoby to o wiele za długo. Proszę, nie wymagaj tego ode mnie. Wynieś Castellinę z Castelzo. Z Castello, przepraszam. Dobra. O, proszę, idealnie przygotowana konia na tą sposobność. Hurry, Ezio. Ride across the bridge. I will cover you. Jako tako. Wykonaj serię zabójstw. No jeśli będzie ku temu okazja, to chętnie wykonam. Czemu miałbym stawać na wierzchowcu w sumie? O Jezu, bo tak, jestem teraz poszukiwany. Gdzie jest podwójne zabójstwo, kiedy go potrzebuję, prawda? Gdzie jest mój koń? A mój koń poszedł, kurwa, ucieka przede mną, tak? Ty, gościu. A, czy po prostu miałem ich generalnie minąć? Gra oznaczyła ich na czerwono tak, żebym się zmylił, ale miałem ich generalnie po prostu minąć, bo... Okej. Okay. Lubię sprzeczne sygnały, gro. To naprawdę przydatne. Aż mi pad zawibrował z tej złości. Ta budka po środku, taka dobra. Katarino! Skorzystaj z tego, że jedziesz na koniu, który generalnie jest szybszy od ludzi w tej grze. Go to Isola Tiberina. Find Machiavelli there. He will be waiting for me. What about you? Someone has to stay here and distract the guards. Get back in one piece, or I will never forgive myself. Go! Spoko, baby. Mam to. Dobra. Zabawmy się może mieczem, co wy na to? Wejdźmy na otwarte pole. O, super, pan na koniu. Au! Ty kutasie! Czekajcie, muszę namierzyć frajera na koniu, bo... Nie, to nie... O, to nie on, nie, to nie on, do, nie on, Ezio, próbuj dalej. Na moje już dawno zrobiłem tą sekwencję, ale może się nie znam. O Jezu. Tak, strażnicy umieją chwytać w tej grze, to jest nowość. Najwidoczniej kontra przerywa sekwencję. Tak przynajmniej wychodzi z tego, co się właśnie dzieje. Ponieważ trupów legło tutaj troszeczkę. A gra... No, nie zaliczyłam mojej sekwencji. Ty kuźwa kuta się na koniu, chodź tu. No dobra, nieważne. Teoretycznie powinien paść, nie jestem pewien czy dostał tylko. Okej, dobra. Co się dzieje? Okej. Mieliśmy... wsparcie? Dobra, spadajmy stąd w trymiga. Wyrzutnia się akurat przydała. W sumie generalnie powinien po prostu opuścić to miejsce, nie żeby nie było. Szybko, 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 szybko. Pierwszy, drugi, okej. Okay. Teren oczyszczony. A my musimy stąd znikać.
A, dobra, po prostu mi wtedy zaznaczyło tego. A, czyli okej, zrobiłem tą sekwencję. Po prostu gra chyba nie wyświetliła komunikatu. Tak, mi wtedy wyświetliło tego świadka morderstwa, którego jeśli zabijemy, to... O, 75% poszło z naszego paska poszukiwalności. Okej, 15 minut na liczniku. Tak więc my polecimy jeszcze dalej. Zobaczmy jakie mamy możliwości po drodze. Czekajcie, zerwę tylko plakat, żeby mnie nie szukali. O właśnie, idealnie. No, zobaczmy co mamy po drodze ciekawego. Więc... Okej, mamy zadanie kurtyzan, kolejne, bardzo blisko nas. Tutaj się Kopernik czai jeszcze. Trochę nie po drodze do niczego, ale może potem gra zaprowadzi w tamto miejsce, zobaczymy. No, na pewno pójdziemy do kurtyzan. Fajnie jest to, że wiecie, na przykład ta dzielnica już jest prawie, że cała oczyszczona, tutaj tylko parę punkcików zostało do odblokowania. I tutaj jeszcze mamy punkt synchronizacyjny, o który też może w sumie niedługo zahaczymy. Dobra. W każdym razie, do kurtyzan. Dobrze, zerwanie tych paru plakatów i zabicie świadka wystarczyło, żeby totalnie pozbyć się poszukiwalności Ezio po tym, jak dosłownie wyciął pułk strażników w pień. No, wybaczcie nagle włączenie mikrofonu. Kichnięcie znikąd nadeszło. O, może coś sobie kupimy, co wy na to? Jakiś fajny obraz na przykład. Lubimy obrazy, prawda? Są fajne. Patrzcie, na przykład anioła. Nawet kuźwa nie ma skrzydeł, ale frajersko. Święty Michał. O, ten ma skrzydła. Zmartwychwstanie, why not, proszę, 3 kafle, było warto. Dla naszej kochanej kryjówki wszystko. Panienko, jak ci mogę pomóc? Ezio, I entertained Bavarese ambassadors last night. They must have poisoned me. How? We drank from the same cup. I don't remember what happened next. Come, we must find them. Ciężki poranek. A, to jest ta misja. Ta. To jest jedna z tych misji, gdzie niestety nasz towarzysz, nas prowadzący, bo nie mam markera na mapie, prowadzi nas w iście żółwim tempie. I to, patrzcie, to nie jest zwykłe tempo chodzenia. Ona idzie i teraz ja też idę koło niej, trzymając tylko i wyłącznie analog, czyli Ezio idzie po prostu szybciej od niej normalnym krokiem. Dosłownie muszę... mieć tak mikroskopijnie wychylony analog, żeby iść równo z nią, może minimalnie wolniej. Co jest, panowie? Co za podejrzane ruchy? Mogli przynajmniej dać jakąś rozmowę. Ezio mógłby wypytywać, jak została otruta, czy pamięta może coś z tamtej imprezy i tak dalej. Ale nie, zamiast tego idziemy, bo chodzenie po mieście jest fajne, wolnym tempem. He was there. What are you pointing at, putana? Nie on, Ezio. No, skręcony kark, no to... Co? Tak, to nie był ten gość. Kurtyzanie się pomyliło, a ja przypadkowo skręciłem mu kark. Wiecie, nie jestem pewien, czy to jest dosłownie ten... Wiecie, gościu dalej żyje, nie? Ale no, nieważne. Czy to jest ten ruch, który skręca kark, ale definitywnie słyszałem mu chrząst kości w momencie, jak Ezio pociągnął go za głowę, tak więc... Obstawiam, że coś, jakaś kość w jego... ciele została skręcona do stopnia, gdzie pękła, więc no. A raczej została przekręcona w nienaturalny sposób, do jakiego przekręcenia została stworzona.
te pościgi, te wybuchy. You poisoned me. What? I remember this. Gisper. Or is it your? Follow me. To ja ten, ja odnowię sobie bank, okej? Okay? Ponieważ wypłata. Fuck yeah, 9000. Dobra. I teraz generalnie, i zaraz do ciebie podejdę, kochaneczko. Tylko czekaj, bo jeszcze tutaj krawca mamy. Czekaj, czy mogę odbić tak daleko. Okej, okay, mogę. No, zaraz mniejsza. Sekundeczka, tylko zakupki zrobię. No, come on. No, już animacja kończy. No, dziękuję. Sakwy. Pas na noży ulepszony. Średni kołczan. Teraz... Ciężka pochwa mnie nie interesuje. To jest takie... wiecie. Bomby dymne są spoko. Aczkolwiek... No, w sumie tak, póki co nie mieliśmy sytuacji, gdzie noże albo bełty mi się skończyły, więc... dobra. Potem po prostu kupię petardę dymną. Dobra. Już idę, kochaneczko. Co słyszałem? Lemura. Co lemury? Długo jeszcze? Co drogą, panienko, jesteś pewna, że jesteś otruta i na przykład, że masz kaca, albo że jest ci po prostu niedobrze? No ewentualnie, nie wiem, po wczorajszych zabawach może być w ciąży, bo to też jest opcja. Ale no... No to uwielbiam to, że po prostu Ezio został zniwelowany do roli psa po prostu, który, nie wiem, tutaj... Bierz go, Ezio, bierz go! Za nogę go! To, że pan w czerwonym szlafroku postanowił stanąć mi na drodze. Dobra, tego gościa też pacnę. Grazie, Ezio. I am sure at least two of them were there. I że totalnie jestem otruta. Stay out of the wine, Madonna. Tie. Po prostu marzenie. Piękna misja. Czy my zrobiliśmy wszystkie misje kurtyzan w ogóle? Nie jestem przekonany. Ale sobie, dobra, jeszcze nie mam odsuniętego całego Rzymu, więc nie będę tutaj wybiegał z przemyśleniami. Dobra, teraz chyba polecimy sobie tędy. Co wy na to? Polecimy ten, tutaj mamy w ogóle, tak, tutaj mamy oczywiście transport. Tak, polecimy ten, bo chcę odblokować jakby tą część wyspy. Zostało nam już akurat tyle czasu, że wiecie, odblokujemy sobie to i pójdziemy do kryjówki. Czy zacznę kolejną misję w tym odcinku, to się jeszcze zobaczy. Gdzie są konie, kiedy ich potrzeba, nie? Dalej pan obity leży. Co drugą będę musiał zobaczyć, co tam mają nowego dla nas kowale. Bo jednak zależy mi przede wszystkim, to jest dziwne, że akurat to jest jakby priorytet, ale zależy mi przede wszystkim na kupieniu tej rękawicy do skoków, do, wiecie, łapania się krawędzi. Aż ona jest po prostu przydatna. Nie jestem pewien, czy to podobnie jak dwójka Brotherhood również ma jakieś takie miejsca, gdzie można wejść przy pomocy tylko tej rękawicy, ale jednak wolę ją po prostu mieć. Okej, to ja mam kowala. Postawimy go w sklepie. Wiecie, to wiem, że mógłbym po prostu wrócić do kryjówki i tam skorzystać już z odnowionego warsztatu kowalskiego, ale jednak to się przydaje, bo jednak, wiecie, napływa nam tego hajsu coraz więcej, więc no tutaj... Fajnie, no i jest ta taka jakby świadomość, że naprawiamy ten Rzym w końcu. Naprawimy sobie na ramienniki. Nie, żeby pękły czy coś takiego, nie, ale... Nic. Buzdykan konnicy sycylski, a pier. E.
nic ciekawego. I właśnie, kurde, to jest ten problem Assassin's Creed od właśnie Brotherhooda. I tutaj niestety ten problem wiem, że pojawił się w dużej mierze przez wprowadzenie właśnie sekwencji zabójstw. Ponieważ tą grę można by bez żadnego problemu ukończyć na standardowym wyposażeniu. Bez żadnego problemu. Tutaj potem Revelation stara się coś z tym zrobić, ale i tak mu to średnio wychodzi na moje. ponieważ tam są tacy specjalni przeciwnicy, gdzie naprawdę trzeba się troszkę tym mieczem namachać, żeby legli, ale to takie bardzo, wiecie, 2 na 10 i tak... 90% przeciwników zaciachujemy zwykłymi atakami. Bo wiecie, po prostu jak sekwencja się zacznie, to kolejny cios, nieważny jaki damage by zadał, po prostu zabija i tyle. I to tak działa. O, bardowie wrócili, super. Moje marzenie. A, tutaj będzie potem bardzo fajna misja w tym miejscu. Więc w sumie przyda się, żebyśmy teraz odblokowali mapę. Tak, już wiesz, że miejsce jest mega klimatyczne, mega fajnie zrobione, więc definitywnie potem będą się tutaj działy fajne rzeczy, to możecie mi tutaj uwierzyć na słowo. Kurde, właśnie, i to jest coś, co Brotherhood robi dużo lepiej niż Assassin's Creed 2, a nawet 1, ponieważ tak jak wspominałem w moim gameplayu z Let's Playu z dwójki Assassina, tu praktycznie... Żadna misja nie wymagała od Ezio chowania się gdziekolwiek. Zawsze po prostu można było się przerżnąć przez przeciwników i nie było tutaj żadnego problemu. A tutaj znowu Brotherhood jest o tyle lepszy, że przynajmniej tymi dodatkowymi celami zachęca was do faktycznego skradania się. Nawet jeśli wiecie, opcji skradania w tej grze jest po prostu tyle, że można je zliczyć na palcach jednej ręki. To i tak tutaj zachęca was do skradania się. To jest... fajne. I właśnie moim zdaniem najlepsze misje to są te, gdzie faktycznie musimy się skradać. To są najlepsze misje w tej grze, bo naprawdę jest wtedy klimat, że gram tym, wiecie, zakapturzonym myślicielem, który przenika przez tłum, wiecie, jestem ostrzem w tłumie, czyli jakby to, co miało być to jakby sloganem głównym serii Assassin's Creed, czyli właśnie ostrze w tłumie i nic więcej. Więc... I to działa, w tej grze to po prostu działa. Potem z tymi elementami skradanki w tej serii bywa różnie, aczkolwiek od trójki wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. O, i to właśnie budynek frakcji, a możemy postawić randomową frakcję. Postawmy sobie kurtyzany, bo czemu by nie. Wyremontować, oczywiście ten budynek też nas zarabia i tak dalej, i tak dalej. I poza tym teraz wokół tego budynku będą spawnić się właśnie grupki kurtyzan, które oczywiście możemy wynająć. Nawet nie za darmo, po prostu wynająć, płacąc, jak każdy inny obywatel, ponieważ kurtyzany to niewdzięczne suki, rozumiecie. Dobra, myślę, że generalnie dobijemy sobie jeszcze wspólnie do kryjówki, która jest tuż za rogiem. Ewentualnie może odnowimy sobie tutaj jeszcze te dwa sklepiki, żebyśmy też mieli je pod ręką. A potem zakończymy odcinek. Od po prostu tak. I ty masz coś w ogóle fajnego, marszandzie, dla nas? Obrazy, mech, mapy skarbu. To po prostu zaznacza wszystkie skrzynki na mapie. Ukrytych skarbów w Watykanie, to musimy, to jest zadanie, to jest quest zbieractwa, pierdółek. Czyli w tej grze można gwizdać na konia. To tak wiele ułatwia. A właśnie tak, kurde, pamiętałem, że można było gwizdać na to cholerne zwierzę, ono się faktycznie pojawiało, ale po prostu, wiecie, byłem przyzwyczajony do tego, że po prostu w menu mamy przedmiot świstałka na konie i tyle generalnie, nie? Więc, come on. Jestem tympy. Dobra. Niedługo pewnie się napełni nasz bank i wtedy będziemy mogli... I wtedy będziemy mogli kupić sobie faktycznie
wiecie, sakwę na petardy. Dobra, to wejdziemy jeszcze i jeszcze pogadamy sobie z Machiavellim ekipą. Pewnie mam coś fajnego do powiedzenia. Długi loading, okej. Ezio. Siema. Where is Machiavelli? I could not find him. I brought the Contessa here. Katarina. Care to tell us where you have been? Looking for Ezio. What of Cesare and Rodrigo? Cesare rode off before I could get close to him, and Rodrigo was somewhere else entirely. That is odd. Rodrigo is usually at the castello. Very odd indeed. What a waste. No offense. None taken. With Cesare gone to Urbino, we must build our forces. I thought we intended to strike now. Ale w co, skoro tutaj nie ma? Cesare commands a massive army in Romania. You would never reach him. I say we work here, in Roma. Erode the Borgia's influence while restoring our own. And in fact, I want to begin right now. Volpe, bring Claudia and Bartolomeo here. Machiavelli, meet me outside. Take care of her. Okej, okay, czyli gromadzimy kolejnych sojuszników i mam zamiar, no w sumie jest to dobra decyzja, umacniać pozycję w Rzymie, do którego na pewno Rodrigo i Cezary w końcu wrócą, no bo bądź co bądź, Rodrigo jest papieżem, papież ma siedzibę w Rzymie. Cezary też pewnie kręci się właśnie tutaj. The Borgia rob everything from the people to maintain power. What do you intend to do? We will recruit him to our cause. You cannot be serious. To win this war, Machiavelli, we need loyal soldiers. By recruiting enemies of the state, we arm those who have been disarmed by the Borgia. Go then. Recruit our first novices. No i właśnie. No i właśnie, tutaj zaczyna się wyjaśnienie, czemu w sumie ta część nazywa się Assassin's Creed Brotherhood. Mianowicie bractwo, tak? Zacznie się właśnie kolekcjonowanie bractwa naszych własnych asasynów, którzy będą tutaj walczyć z nami ramię w ramię, co będziemy mogli wezwać w dowolnym momencie. Wow, a mnie pieprznąłeś, stary. Gra się bardzo nieładnie klatkuje. No i proszę, mamy tutaj pana w zacnej fioletowej koszuli. Assassin! The liberation of Roma has begun. If you choose to flee, do so now. But if you choose to fight, stand with me against the Borgia. I am tired of hiding in the shadows. I will join you. Then seek Niccolo Machiavelli on Isola Tiberina, and we will make you one of us. Their lies will no longer mask your truth. Tak, i właśnie mamy tutaj werbunek asasynów. Teraz to się będzie działo jakby z automatu, ponieważ teraz przechodząc koło cywilów w potrzebie, nie zawsze będą to ludzie trzymani po prostu na tym przy ostrzu, to będą różne sytuacje. Będziemy mogli werbować nowych sojuszników dla naszej sprawy właśnie. A, i na przykład właśnie, o! Możemy to użyć od razu w sumie na dobrą sprawę. Mianowicie, patrzcie. Przywołanie asasynów i... Dalej. I przebiega nasz człowiek, który ukrył swoją łososiową koszulę za... Znaczy swoją fioletową koszulę za kapturem asasyna. I przybył nam na pomoc. Liberation of Roma has begun. You have my thanks and my respect. Allow me to serve you. To zabrzmiało dwuznacznie. Okej, i mamy dwóch pierwszych asasynów i teraz ten wątek będzie bardzo rozwijany w tej części, w kolejnych częściach, naprawdę to zaczyna się coś fajnego w tej grze, definitywnie. Zawsze lubiłem ten wątek bractwa. On będzie bardzo fajnie poprowadzony w Revelation. Trochę gorzej w trójce. I niestety w czwórce i rogu totalnie znika. Ale szkoda, szkoda. Okej, mam właśnie pieniądze w banku. To jeszcze sobie zajrzymy do właśnie na nasze kochane konto. I zakończymy ten odcinek, który już kończę generalnie od chyba 10 minut, żeby nie było. Skończymy kupując petardę dymną. Ponieważ one są przydatne w momencie, jeśli chce się uciekać czy coś takiego. A jako, że strażnicy generalnie dosyć często mnie gonią przez to, że cały czas na coś wpadam i coś rozbijam, no to
przyda się. Są rzeczy, to nie zabawne, że żeby używać petardy dymnej, nie możemy kupić samej petardy dymnej. Nie, musimy kupić sakwę za 10 tysięcy. Okej, petarda dymna. Ponownie obrazek z poprzedniego asasyna. Oj, okej, pas na noże, spoko. I niestety, podobnie jak to było w dwójce asasyna, również nie widzę, żeby te nowe sakiewki pojawiały się na ubraniu Ezio. A szkoda, a szkoda. Fajnie by to wyglądało, jakby jednak, wiecie, podobnie jak Altair w pierwszej części, z każdym elementem faktycznego ekwipunku pojawił się, no, faktyczny element ekwipunku na jego modelu. To był taki fajny, malutki szczególik. I w sumie na dobrą sprawę chyba potem żaden asasyn tego nie odtworzy, bo zawsze, wiecie, broń będzie gdzieś skrzętnie skitrana, po prostu, nie wiem, w jakiejś magicznej kieszonce, której nie widzimy. Okej, wszystko zapełnione. Co jest? A, no tak, więc... Okej, wyrąbałem się cały z kasy. No nic, dobra. Tak więc tutaj już faktycznie kończymy. Wejdę sobie do kryjówki w sumie, bo to ładnie zapisze mi gra na pewno. I tutaj dzięki wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Assassin's Creed Brotherhood u mnie na kanale. Na razie, neczko.